Drodzy Państwo, nie wiem, czy powiedzieć dobre popołudnie, czy powiedzieć piekielne popołudnie, ale niezwykle się cieszymy, że odważyli się Państwo wyjść z domów i dotrzeć do Międzynarodowego Centrum Kultury na nasze dzisiejsze spotkanie. Ale witam również tych, którym odwagi zabrakło, żeby wyjść na żar, ale zechcieli się połączyć z nami przez media społecznościowe i oglądają nas w internecie. Ja się nazywam Łukasz Galusek, mam zaszczyt pracować w Międzynarodowym Centrum Kultury i poprowadzę dzisiejsze spotkanie z naszymi gośćmi absolutnie niezwykłymi, którzy przylecieli wprost z Tbilisi, abyśmy mogli opowiadać o duszy Gruzji. Magdalena Nowakowska, badaczka kultury muzycznej Gruzji, animatorka kultury, a przede wszystkim tłumaczka literatury gruzińskiej i polskiej, ale przede wszystkim literatury gruzińskiej, bo to jest wielki skarb. Mamy to szczęście, że Magda jest pierwszą w Polsce tłumaczką bezpośrednio z języka gruzińskiego. Jednym z jej ulubionych autorów jest Archil Kikodze, którego już dwie książki można po polsku przeczytać, Ptaki i ludzie i Słoń południowy, tak. A będzie jeszcze więcej. Można ją również przeczytać w najnowszym numerze Herito. Drugą osobą, która zainspirowała bardzo ten numer, jest Lech Kończak. Witam cię, Lechu, bardzo serdecznie. Dyplomata i badacz Kaukazu, długoletni dyrektor Instytutu Polskiego w Tbilisi, sprawca i inspirator wielu wspaniałych inicjatyw, o których również dzisiaj będziemy mówić. Autor niedawno wydanej w Polsce książki Czarna Cerata Pirozmaniego, którą oferujemy Państwu na stoisku razem z numerem Herito wydanej w Kolegium Europy Wschodniej. Nowym odczytaniu, także w Gruzji wspaniale przyjętym, nowym odczytaniu twórczości Nika Pirozmaniego, najważniejszego artysty gruzińskiego. Dusza Gruzji, proszę Państwa, zdradzę może troszkę kuchnię naszego kwartalnika Herito. To jest tak, że zbieramy się, naradzamy się, radzimy się znawców, specjalistów od danego tematu. Później autorzy piszą, teksty spływają. I jak już mamy te teksty, zapraszamy naszego ulubionego grafika, który od początku współtworzy z nami Herito, Kubę Sowińskiego. I mówimy mu, teraz spróbuj to jakoś wszystko przełożyć na jeden obraz, po to, żeby na tej półce księgarskiej można było znaleźć przedsmak tego, co jest w środku. I dzisiaj zrobimy coś odwrotnego, ponieważ autorzy, inspiratorzy, zazwyczaj ich już nie pytamy o zdanie, a chciałem, Magdo, ciebie zapytać, jak byś zinterpretowała tę okładkę, to co Kuba zaproponował jako ilustrację duszy Gruzji? No tak, witam Państwa serdecznie. Przede wszystkim dziękuję również w ślad za Łukaszem za przybycie w ten upalne popołudnie, już wieczór praktycznie. Wczoraj miałam okazję poznać pana grafika, który jest autorem tej okładki i mu serdecznie pogratulowałam przede wszystkim poczucia humoru, dlatego że no, skojarzenie jest ewidentne, prawda? I jest symbol, najważniejszy chyba taki, najbardziej funkcjonujący symbol graficzny, czyli odnoszący się do kultury wina. Ale on tu jest pokazany w takim kontekście, jakby no, trochę przylecieli kosmici, to tak trochę wygląda. Natomiast właśnie to trochę jest mylące, dlatego że ta czara, czyli to kwewri tutaj, nie znajdziecie Państwo tutaj nic o winie, albo bardzo mało. Czyli cały ten numer w zasadzie jest próbą troszeczkę innego spojrzenia, przekazania innych treści, nietypowych i niestandardowych, powiedziałabym. Także świetnie się to udało grafikowi, oprócz tego, że w ogóle jest bardzo ładna ta okładka, moim zdaniem. Tych, którzy poczuli się odrobinę zawiedzeni, że nie ma o jedzeniu i o winie, informuję, że poprzedni numer Europa od kuchni był w pełni poświęcony smakom, zapachom i również
było tam wino gruzińskie w tym numerze między innymi. Ale bardzo się cieszę, Magdo, że odczytujesz te amforę, to kwevri jako coś, co jest wypełnione inną treścią, duchem, tak. Duchem Gruzji. Tą właśnie duszą Gruzji. Więc będzie to, myślę, spróbujemy tego dżina wywołać z tej amfory i zobaczyć Gruzję. Gruzja jest trochę taką krainą z bajki w kulturze europejskiej, bo wielkie europejskie marzenie związane z Gruzją jest takim marzeniem na poły legendarnym, mitycznym. Gruzja jest starszą siostrą Grecji, bo Grecy, których my uważamy za naszych protoplastów, jako Europejczyków, marzyli o tym, żeby poznać starszą i dużo bardziej rozwiniętą kulturę, mityczną Kolchidę, którą umieszczaliśmy właśnie w sferze mitu, ale to, co jest najstarsze, jednocześnie jest najnowsze. Działalność polskich archeologów w wielkiej mierze zainspirowana właśnie przez Instytut Polski w Tbilisi sprawia, że to jest kultura coraz bardziej realna i to są najnowsze wiadomości o tym, że się urealnia, tak. Że Kolchida istniała, że jej stolica jest faktycznym miejscem na mapie. Lechu, to jak to jest z tymi argonautami? Kim dzisiaj jawią się argonauci i Kolchida? Znaczy, mit o argonautach jest jednym też z najważniejszych właśnie mitów starożytnej Grecji, a argonautyka Poloniusza z Rodos, już to jest przykład literatury aleksandryjskiej, no ale uważany jest powszechnie po Homerze za taki największy i najważniejszy poemat literatury antycznej Grecji. I on dotyczy właśnie wyprawy, wydawałoby się, mitycznych argonautów, którzy byli tak naprawdę bandą nabuzowanych chęcią przygody nastolatków. Żądnych przygody nastolatków, gdy, jak się dobrze wczytamy, wszyscy byli tak naprawdę małoletnimi łobuzami, którzy po prostu udali się na wyprawę, awanturniczą wyprawę na wschodnie wybrzeże Morza Czarnego. I tak naprawdę do końca nie wiadomo dlaczego. Dzisiaj to było szpiegostwo gospodarcze, Lechu. Tak jest. Dzisiaj już wiemy, że jest to jakiś odprysk prawdziwej historii, a więc tego, w jaki sposób Grecy pod wpływem kultury kolchickiej doskonalili własną produkcję metalurgii, gdyż jakby Gruzja jest takim w tym regionie najstarszym ośrodkiem produkcji metalurgicznej i złote runo, po które płynęli argonauci, tak naprawdę ma również swoje jeszcze do czasach XIX wieku odpowiednik, to znaczy w wysokogórskich rzekach w Swanetii wydobywano w bardzo specyficzny sposób złoty piasek z rzek złotonośnych, to znaczy rzucano po prostu skóry baranie, na których osadzał się złoty pyłek i w ten sposób ten złoty pyłek był później wyczesywany. Dziś, jak archeolodzy czytają argonautykę, coraz więcej różnego rodzaju rzeczy okazuje się nie być kwestią legendy, a tak naprawdę rzeczywistością. Taka jest bardzo creepy ciekawostka związana z pochówkami antycznej Kolchidy. Argonauci, gdy przybyli do Kolchidy, wysiedli prawdopodobnie w okolicach dzisiejszej miejscowości Poti. W starożytności nazywana ona była Fazis. Istniała tam notabene akademia, o której myślę, że jeszcze powiemy dzisiaj. O akademii później powiemy. I idąc do króla Ajeta, mijają po drodze bór, w którym w skórzanych workach wiszą gnijące ciała martwych ludzi. Przez wiele wieków kontestowano to, ale jak źródła etnograficzne, jeszcze XVII-XVIII wieczni podróżnicy po zachodniej Gruzji potwierdzają, był to jedna z tak zwanych podwójnych pochówków, a więc najpierw ciało rozkładało się w skórzanym worku, który wisiał w świętym Gaju, później dopiero czyste kości chowano do masowych grobów, układano jakby szkielet obok szkieletu, czyli razem z przodkami. I oczywiście mając pod uwagę
wielką różnicę między kulturą grecką a kulturą gruzińską, jednak te antyczne źródła zaczynają być coraz częściej również realnym przewodnikiem dla polskich archeologów, którzy od paru lat pracują głównie w zachodniej Gruzji na terenie starożytnej Kolchidy i odkrywają coraz to nowe ciekawostki. Takie dwa podstawowe miejsca działalności polskich archeologów w Gruzji to jest miasto Kutaisi, które jest identyfikowane już od bardzo dawna ze stolicą króla Aietesa, i Batumi, a w zasadzie Fort Gonio pod Batumi, który był od najdawniejszych czasów takim fortem pogranicznym Imperium Rzymskiego. Ta część, niewielka część Gruzji jeszcze należała do Imperium Rzymskiego. Ale to nie jest tak, że Polacy wyważają otwarte drzwi, Boże broń. Nasi gruzińscy przyjaciele od lat również kopią i jednym z najważniejszych osiągnięć archeologicznych mówiących o starożytnej Kolchidzie jest odkryte w latach 70. miasto Wani. Przy czym miasto Wani było stolicą Kolchidy czasów greckich, czyli już tak mniej więcej od czasów, kiedy te kontakty były bardzo silne. I legenda gruzińskiej archeologii, profesor Otar Lotki-Panidze, który właśnie rozpoczął tam w latach 70. regularne wykopaliska, doprowadziły do odkrycia niesamowitego miejsca, do którego jeśli by Państwo kiedyś jechali do Gruzji, zdecydowanie warto zajrzeć. Jest to pomiędzy Kutaisi a Batumi, w zasadzie 40 minut, pół godziny drogą taksówką od Kutaisi. Jest to święte miasto, miasto świątyń, miasto kultowe, w którym bardzo, no jak się zobaczy w muzeum, widać bardzo silne wpływy już kultury greckiej. To, czym zajmują się polscy archeolodzy na terenie Kutaisi, to są poszukiwania tej Kolchidy jeszcze sprzed czasów kontaktów z Grekami, tak mówiąc w dużym skrócie. Więc zdecydowanie chyba pierwsze miejsce na mapie, które zachęcam do obejrzenia tak chronologicznie, to jest fantastyczne muzeum w Wani, otwarte w zeszłym roku przez obecnego dyrektora Muzeum Narodowego, Gruzińskiego Muzeum Narodowego, profesora Lotki-Panidze. I jest to zdecydowanie jedna z najważniejszych na dzień dzisiejszy inwestycji muzealnych w Gruzji. Bardzo, bardzo gorąco zachęcam wszystkich, którzy chcą odwiedzić Gruzję, żeby nie pominęli tego leżącego troszeczkę na uboczu stanowiska archeologicznego, gdyż i sama wystawa, jak i sama historia, o której ta wystawa opowiada, jest niesamowita. Mówimy tutaj właśnie o Gruzji między VII wiekiem przed naszą erą, a III, IV, I wiekiem naszej ery. Czy możemy, i nie jest to przesadą, powiedzieć, że tak jak Heinrich Schliemann kiedyś z Homerem pod pachą błąkał się po prawie że wybrzeżu tureckim, osmańskim wówczas, szukając miasta, które no nie wiadomo było, czy jest tylko toposem literackim, czy rzeczywiście miejscem, które istniało i cokolwiek się z niego zachowało. Dzisiaj mamy do czynienia z czymś podobnym, bo tak, nie mówimy o jakimś forcie rzymskim i jednym albo innej z kolonii greckich na którymś wybrzeżu, ale no mówimy o jednym z najważniejszych miejsc w historii starożytnej, o stolicy wielkiego państwa, którego potęgi zazdrościli Grecy. I tak jak powiedziałeś, lokowano ją nieco błędnie w Wani do tej pory, a okazuje się, że jest ona pod spodem trzeciego największego miasta gruzińskiego, czyli Kutaisi, co czyni to jednym z najstarszych nieprzerwanie zamieszkanych miast na świecie. Jest to zdecydowanie duży problem dla archeologów, gdyż trzeba się przebić przez 16-20 metrów warstw archeologicznych. Oraz w gęsto zabudowanym terenie. W gęsto zabudowanym terenie, tak. Więc zdarza się dużo takich wtop. Typu na przykład jedno ze stanowisk mieści się na boisku szkolnym w tym momencie i tam bardzo ciekawe rzeczy zostały odnalezione. Tak, ale czasem też kopiemy i dokopujemy się na przykład do wychodków. No ale tak to już wygląda. Zawsze kloaki były jednymi z najcenniejszych, najbardziej cenionych przez archeologów miejsc, bo przeróżne dowody tak, przeszłości znajdowano. Tak, ale na przykład też fosę znaleziono. Fosa, która jest też takim obiektem, wydawałoby się, że pustym, a okazało się, że mnóstwo rzeczy w tej fosie lądowało. Ale też na przykład odkryli archeolodzy
w całości zachowany warsztat metalurgiczny i to jest ewenement. To jest fantastyczne, dlatego że właśnie mamy okazję poznać cały proces technologiczny, tą słynną właśnie lokalną metalurgię i prześledzić właśnie, jak to wyglądało, bo jest taka specyficzna rzecz, którą się tam wykonywało, czyli kolchickie toporki. Można je podziwiać właśnie z różnych okresów czasu, te kolchickie toporki. No i właśnie takie stanowisko zostało odkryte. Bodajże właśnie na boisku szkolnym, jeśli się... Czyli to, że Prometeusz jest Gruzinem, to nie jest też przesada? Nie, Prometeusz jest mitem tak kaukaskiego pochodzenia. Nie przez przypadek właśnie na Kaukazie został przykowany. Ale jak to bywa z upadającymi cywilizacjami, późno grecka mitologia już go ułaskawia, zostaje odkuty. Ale sęp mu tej wątroby już nie wyżera, także... Tak. Tak, skała, do której został on przykuty, zresztą w pogodnych dniach jest widoczna z wybrzeża Morza Czarnego, więc to jest niezwykłe, że starożytni greccy marynarze doskonale przypływając do wschodnich portów, doskonale widzieli tą skałę i ona była umiejscowiona dla nich bardzo realnie. W górnym dorzeczu rzeki Rioni, w miejscu zwanym Racza, w pięknym, zresztą bardzo bogatym w endemiczne gatunki wina, musimy o tym powiedzieć, musimy trochę powiedzieć o winie. Także też jeżeli właśnie będą Państwo kiedyś odwiedzać Gruzję, to Racza na pewno jest takim miejscem, do którego trzeba zajrzeć, bo to też jest część Kolchidy i tam właśnie jak Lech wspominał, też można znaleźć ślady, czyli właśnie tą świętą górę i teraz też tam są prowadzone wykopaliska. Także wszystko przed nami w ogóle w tym temacie, bo to jest dopiero jakby początek długiej drogi. Misja działa od pięciu lat, tak. Także... Z przerwą na pandemię, nie? Z przerwą na pandemię. Jak wszyscy. Chciałem was jeszcze zapytać, jak traktują Gruzini Medeę, Kolchitkę, protoplastkę Gruzinek, która w kulturze europejskiej jest piękną, dziką i bogatą kobietą ze wschodu, której pożądają młodzi Europejczycy. Tak ją widzimy z mitu o Medei. Medea jest przede wszystkim posiadaczką wiedzy tajemnej, tak? Jest taka informacja zawarta w Argonautyce, że posiadała ogród, w którym rosło 40 ziół. I ona znała oczywiście wszystkie tajniki używania tych ziół. Stąd właśnie Jazon skończył tak, jak skończył, jak wiemy. No i ponieważ była magiczką i ponieważ to, po co przyjechali tak naprawdę Grecy, czyli ta technologia wyrobu złota i zresztą w ogóle metalurgii, należało do wiedzy bardzo strzeżonej, czyli ona jest po prostu nośnikiem tej wiedzy, czyli tak naprawdę Medea jest złotym runem. Co zresztą widać w takim utworze anonimowym Argonautyki Orfickie. To już też jest późnogrecki utwór, w którym właśnie te zioła są wymienione i właśnie ich pochodzenie jest jasno zlokalizowane, czyli właśnie wskazuje się na Medeę jako tą, która Grekom przekazała informacje na temat wykorzystywania tych ziół w lecznictwie. Tak, a wykorzystywała je skutecznie, jak wiemy. Ale jest bohaterką narodową. Imię Medea jest ku zaskoczeniu wielu Europejczyków dosyć popularne w Gruzji. Imię żeńskie Medea. Jako imię żeńskie. Tak. Tak. Ale jest kilka innych zaskoczeń. Na przykład można do dzisiaj spotkać wśród starszego pokolenia osoby, które mają na imię Hamlet. O. Co też robi również duże wrażenie na turystach przybywających z Polski. A jest to pewien rodzaj dziedzictwa z okresu odrodzenia narodowego, kiedy teatr był jednym z najważniejszych nośników właśnie idei odrodzenia narodowego i Gruzini bardzo kochają teatr i właśnie takie imiona jak Hamlet można spotkać wciąż wśród osób starszego pokolenia w Gruzji, co jest również dla nas bardzo zaskakujące i zadziwiające. Chciałbym was zapytać teraz już o Gruzję, ale jeszcze taką esencję
tożsamości gruzińskiej, kultury gruzińskiej. Czym ona jest? Przeczytałem kiedyś takie porównanie, że Gruzja ma janusowe oblicze, że potrafi się, ma kilka twarzy albo twarz zwracającą się w kilku kierunkach. Czy wy to odczuwacie? Jakie dla was Gruzja ma oblicze? No właśnie niejednorodne i ta niejednorodność, co oczywiście jest uwarunkowane położeniem geograficznym jak najbardziej na styku wielkich cywilizacji, na styku wielkich kultur i samym posiadaniem starej bardzo cywilizacji, kultury i wpływy Europy i Orientu nałożone właśnie na gruzińską kulturę lokalną, jakby tworzą całą tą złożoną mozaikę i stanowią właśnie o wartości chyba największej tej kultury. I tam przebywając w Tbilisi naprawdę ma się wrażenie, że się spojrzy na prawo, to widzi się co innego, spojrzy się na lewo, to jest co innego. To się oczywiście uwidacznia w architekturze, to się uwidacznia bardzo w literaturze, bo wpływy są, tak jak mówię, no, zarówno europejskie, jak i perskie, arabskie. Można się nawet doszukiwać wpływów z sanskrytu, ale to stanowi tak naprawdę jakby taką soczewkę. Można, będąc w Tbilisi, w ogóle będąc w Gruzji, ma się wrażenie, że się stoi na takim punkcie widokowym po prostu i się ogląda z jednej strony właśnie Europę, z drugiej Azję, i jeszcze coś innego. Ogląda się, ale musimy tutaj jasno podkreślić, że to jest kultura europejska, zwłaszcza, że tak, zdecydowanie. Bardzo często, tak, na przykład pod wpływem rosyjskiego kolonializmu Gruzja była bardzo często orientalizowana po prostu i próbowano udowadniać, że to Rosja europeizuje na przykład Gruzję i wprowadza różnego rodzaju europejskie rozwiązania. To nie jest tak, to jest, jeśli chodzi o samą istotę, jest to kultura europejska, a te naleciałości orientalne są, myślę, że niewiele większe niż w polskim portrecie sarmackim i sarmackim obyczaju pogrzebowym, więc to też, o ile od strony wizualnej jest to w jakiś sposób czasami atrakcyjne, to tutaj bym ostrzegał przed postrzeganiem Gruzji jako kraju pogranicza, dlaczego, że pogranicze samo w sobie jest pozbawione podmiotowości. Świadczy o uprzedmiotowieniu jakiegoś kraju, jakiejś kultury. Nie, gruzińska kultura jest kulturą europejską i za każdym razem, niezależnie o której epoce historycznej byśmy mówili, czy to Gruzji za czasów Wachtanga Gorgasali, czy o Gruzji w Złotym Wieku za czasów Dawida Budowniczego i jego wnuczki królowej Tamar, czy o Gruzji za czasów Herakliusza II, czy o tak zwanej Pierwszej Republice Demokratycznej. Za każdym razem ten kraj zwracał się w stronę Europy. Fakt, że pewne elementy kultur orientalnych przedostały się do Gruzji, jeszcze jakby nie jest w żaden sposób wyznacznikiem jakby kulturowego położenia tego kraju. To jest bardzo ciekawy dodatek, ale to wszystko to jest ornament tak naprawdę. Tylko wyłącznie jak ornamenty. I my to na powinniśmy w Polsce dobrze rozumieć, dlatego że polski strój narodowy, czy polski strój szlachecki, no jednak bez wpływów tureckich też ciężko określić, czy mówić o polskim portrecie sarmackim i tak dalej, bez tych wpływów tureckich przykładowo jest też niepełne. Więc no, bardzo często niestety orientalizuje się Gruzję, bardzo często patrzymy na Gruzję za pośrednictwem źródeł rosyjskich, które jakby niestety już implikują pewną sytuację przemocową w jakiś sposób i niekiedy sami ulegamy takiej orientalizacji tego Kaukazu, co jest no nie do końca prawdą, dlatego że Gruzja była ważnym elementem, jeśli chodzi o wymianę kulturalną między Wschodem a Zachodem, ale kulturowo to jest jednak do głębi kraj europejski w tym takim najbardziej podstawowym znaczeniu. Tak, i ty o tym mówisz właśnie, że wejdę ci w słowo. Mówisz o tym w tej książce, dlatego że Pirosmani jest jednym z symboli gruzińskości i jednym z tych elementów składowych duszy Gruzji, o której mówimy. I te przedstawienia bardzo symboliczne, tu nawet na okładce jest, tak, uczta, ale czego właśnie Lech dowodzi w książce,
że taka folkloryzacja, która nastąpiła w przypadku Pirosmaniego za czasów Związku Radzieckiego, miała właśnie na celu spłaszczenie tej głębi i sprowadzenie tej bardzo głębokiej kulturowej narracji do takiego bardzo dwuwymiarowej kultury słońca, wina, to wcale właśnie tak nie jest. Tak, dzisiaj można kupić wszędzie foldery Słoneczna Gruzja z czasów komunistycznych na przykład. Co oczywiście jakby tak, oczywiście jak najbardziej Gruzja jest słoneczna, jest wspaniała i oczywiście to wszystko pozostaje prawdą. Natomiast głębsza warstwa tej kultury jest właśnie jak ta czarna cerata Pirosmaniego, jest melancholijna, jest głęboka. Jest bardzo śródziemnomorska ta kultura, można powiedzieć w jakiś sposób. Czyli największe demony budzą się w samo południe, to chcesz powiedzieć? Tak jest, to zazwyczaj. Tak, zwłaszcza jak się ma taką historię. Jak w Gruzji. Pewnie nie uciekniemy oczywiście od niedoli, jakiej Gruzja zaznała pod panowaniem rosyjskim, czy za sprawą fatalnego położenia blisko Rosji, która w pewnym momencie się rozrosła i chciała coraz więcej, więcej, więcej. Myślę sobie, że ewentualnie to jest pytanie do was, trochę jeszcze niezbadanym czy nieopowiedzianym wątkiem jest to, w jaki sposób Rosjanie celowo blokowali badania nad kulturą gruzińską po to, żeby ona nie była kulturą odpowiednio dawną, która mogłaby kulturę rosyjską plasować jako jakąś bardzo, bardzo świeżą. Tak. I myślę sobie też, że ta działalność Polskiej Stacji Archeologicznej i wspólna praca z archeologami gruzińskimi jest troszeczkę takim antidotum na to, na to rosyjskie skazanie kultury gruzińskiej na to, żeby była kulturą mniejszą w stosunku do kultury rosyjskiej. Ale paradoksalnie ta nasza wspólna niedola w Imperium Rosyjskim Polaków i Gruzinów bardzo nas zbliżyła. To jest jedno z odkryć dla mnie dzięki tekstom, które zainspirowaliście, zaproponowaliście właśnie o XIX-wiecznej Gruzji i to wspólne oddziaływanie Polski na Gruzję, Gruzji na Polskę. Polacy w Gruzji mówili, że to jest ciepły Sybir. Tak, dlatego że tam zostało zesłanych bardzo wiele uczestników różnych powstań. I stąd tworzy się bardzo ciekawa diaspora polska w Tbilisi, w ówczesnym Tyflisie, bo tak się wtedy jeszcze na Tbilisi mówiło. I są to z jednej strony właśnie zesłańcy z bardzo zacnych rodzin, bo na przykład mamy potomków Poniatowskich, na przykład są rodziny z wielkimi nazwiskami. Domejków również, pierwszy tak. Triangulator Kaukazu to właśnie Polak zesłany na Kaukaz. Ten od Mickiewicza, ale też na przykład cała plejada inżynierów, botaników. Botanik na przykład Młokosiewicz, on był zesłańcem, a jednocześnie był botanikiem i założył taki przepiękny rezerwat Lagodechi. Jak państwo będą w Gruzji, to naprawdę polecam. Jedno z najlepszych miejsc do obserwowania ptaków, bo Gruzja w ogóle jest takim hotspotem, jeśli chodzi o ornitologię. I on właśnie na przykład... Ale w czasach ptasiej grypy również była hotspotem, w związku z tym, że przez ten przesmyk kaukaski migruje wszystko między północą, południem i wschodem i zachodem właśnie. No ale właśnie tak, że architekci, osobna w ogóle jakby historia i fantastyczne projekty, które Polacy robili w Tbilisi, całe to można przeczytać trochę więcej o tych budynkach.
ale cała plejada właśnie polskich architektów, którzy pracowali na zlecenie bardzo bogatych wtedy mieszczan tbiliskich, dlatego że Tbilisi pod koniec XIX wieku wzbogaciło się na handlu ropą, tą, którą płynęła z Baku, z Azerbejdżanu, ale też na innych rzeczach. I ci bogaci mieszczanie zamawiali u Polaków pałace, budynki użyteczności publicznej i był nawet Polak, który był głównym architektem miasta przez długi czas i bardzo dużo zostało po nich pięknych budynków. Między innymi na przykład właśnie pałac, który jest obecnie muzeum jedwabiu, ponieważ jedwab był produkowany wtedy w Gruzji i stąd na przykład jest taka ilość drzew morwowych w całym Tbilisi i w ogóle w Gruzji, bo jedwabniki żywią się liśćmi morwy i pozostała właśnie taka taki znak tego, że kiedyś Gruzja była potentatem w ogóle w produkcji jedwabiu. Nie tylko koniak. Nie tylko wino, a założyciel Milanówka, czyli tej polskiej fabryki jedwabiu, właśnie kończył stację jedwabnictwa w Tyflisie i później w 1921 roku wyjechał do Polski. To jest też bardzo ciekawe, że na pokładzie statku Poloniak, który był pierwszym statkiem, który płynował pod polską banderą. I on właśnie ewakuował Polaków z Batumi do Konstantynopola w momencie, kiedy już Gruzja traciła niepodległość i konsulat polski w Tyflisie jeszcze ówczesnym ewakuował właśnie osoby polskiego pochodzenia, czy też Polaków. Jedna z tych osób trafiła bezpośrednio do Krakowa swoją drogą. Był to Zygmunt Waliszewski. Zygmunt Waliszewski urodził się w Petersburgu. Jego ojciec zachorował na pylicę płuc, w związku z tym został w ramach Imperium Rosyjskiego przeniesiony do Batumi, gdzie zmarł, a sam Zygmunt Waliszewski ze swoją matką i siostrą przeniósł się do Tyflisu i w Tyflisie był elementem bardzo, znaczy brał udział w bogatym życiu artystycznym tego miasta. Wielokrotnie podróżował do Petersburga właśnie w związku z tym, był na wykładzie Marinettiego jeszcze jako nastolatek. Józef Czapski po latach, wspominając pierwsze spotkanie z Zygmuntem Waliszewskim w progach Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, wspomina, że nie dość, że chłopak był wesoły i było widać, że ma temperament mało krakowski, to tak naprawdę widział o wiele więcej niż my przy tym Pankiewiczu w Krakowie w tamtym czasie byliśmy w stanie się dowiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że właśnie Tbilisi było od zawsze miastem przyciągającym rzesze artystów, literatów i Zygmunt Waliszewski, który później w ramach tego komitetu udał się do Paryża, później znów wrócił do Krakowa, malował Wawel. On w Tbilisi miał dostęp po prostu do niewiarygodnej kolekcji, niewiarygodnych z punktu widzenia troszeczkę zapyziałej wtedy Polski dzieł sztuki nowoczesnych i robił tym właśnie wrażenie na swoich kolegach, wiedzą jaką, mając 21 lat już posiadał, przyjeżdżając do Krakowa właśnie wtedy. No właśnie, bo mamy sytuację taką, że ci zesłańcy na ciepły Sybir zostają już w tym miejscu i ich dzieci, to jest to drugie pokolenie Gruzino-Polaków, to znaczy urodzili się w Gruzji, ale w polskich rodzinach. I to też Waliszewski jest przykładem kogoś takiego, ale są też nazwiska, które staracie się przywracać naszej pamięci, dlatego że ten świat bardzo brutalnie skończył się w czasach czystek stalinowskich i niektórzy bardzo zasłużeni dla kultury gruzińskiej, Polacy, zupełnie przepadli, no właściwie bez śladu. O tym też piszemy, prawda? Henryk Hryniewski. Tak, wielka postać, jeden z założycieli Akademii Sztuk Pięknych w Tbilisi, wybitny malarz. Jego żona prowadziła w obecnym budynku Akademii Sztuk Pięknych, przepiękny, ostatnio wyremontowany w stylu
orientalnym, perskim, fantastyczna budowla. I jego żona prowadziła tam studio baletowe, bardzo ekskluzywne, była Włoszką. No taka prawdziwa, to była elita ówczesnego miasta. On padł ofiarą czystek stalinowskich w 1937 roku. Jej udało się uciec jako Włoszce. Ale było mnóstwo Polaków, którzy byli represjonowani przez reżim stalinowski tylko i wyłącznie dlatego, że byli Polakami. Był taki ukaz, taki rozkaz Jeżowa, który był pierwszym rozkazem, żeby aresztować jakąś grupę etniczną, żeby tak szykanować grupę. Tak, Henryk Kryniewski padł ofiarą tej akcji, ale na przykład ofiarą nieszczęśliwej miłości znów związanej z Krakowem i związanym z Tbilisi jest Dagna Juel Przybyszewska, która w Krakowie poznała Władysława Emeryka. Władysław Emeryk był bogatym młodzieńcem z bardzo bogatej kutaiskiej polskiej rodziny, który właśnie swoją kochankę zabrał do Tbilisi i zazdrosny zastrzelił ją właśnie w Tbilisi. Jest pochowana w hotelu, to był hotel, który się mieścił na obecnym tak zwanym Suchym Moście. Kiedy państwo pojadą do Tbilisi, to jest najlepszy targ staroci. Polecamy. Bardzo ciekawe rzeczy można znaleźć. Można oddać hołd Dagnie Przybyszewskiej i pójść. Jest tablica pamiątkowa. Jakieś tak, precjoza z czasów sowieckich. A Władysław Emeryk był przedstawicielem Polonii Kutaiskiej, dlatego że Kutaisi, dzisiaj drugie albo trzecie, w zasadzie do końca nie wiadomo, miasto Gruzji, było takim najbardziej gruzińskim miastem. To znaczy cała większość jakby rodu, większość działalności takiej narodowo-wyzwoleńczej związana była właśnie z Kutaisi, dlatego że Tbilisi było wieloetniczną stolicą całego Kaukazu. Kutaisi miało jakby bardziej taki gruziński charakter i najwięksi twórcy gruzińskiej kultury XX wieku, tacy jak Dawid Kakabadze, czy na przykład poeci z takiej grupy Błękitne Rogi, to oni pochodzili właśnie z Kutaisi. Co jest zabawne, na przykład Tbiliski Uniwersytet Państwowy powstał w Kutaisi, no ale dopiero później go przeniesiono do Tbilisi, ale powstał w Kutaisi. Więc w Kutaisi warto zobaczyć nie tylko ewentualne wykopaliska archeologiczne, ale również troszeczkę pośledzić ślady Polaków. Prezydent Raczkiewicz na przykład jest osobą, która prezydent Polski na uchodźstwie, która pochodziła z Kutaisi. To też taki bardzo mało znany fakt. Ale żeby nie było, że tylko Polaków zsyłano na ciepły Sybir, to Gruzinów też zsyłano na ten chłodniejszy Sybir, czyli do Polski i na tereny dawnej Rzeczpospolitej. I w 1910 roku pierwsza fabryka samochodów, jaka powstaje na ziemiach polskich, jest założona przez gruzińskiego księcia Eristawi na warszawskiej Pradze. A z drugiej strony taki bardzo znany duchowny, zaangażowany w odrodzenie cerkwi gruzińskiej w latach 70., 80. trafia do Litwy, do klasztoru Kamedu w Pożajściu i jest tam uwięziony, jest to już po likwidacji, po kasacji tego klasztoru i całe archiwum tego klasztoru, 600 lat historii tego klasztoru można odnaleźć dzisiaj w Tbilisi, dlatego że udało mu się od żołnierzy rosyjskich to wykupić, żeby nie zniszczyli. Do końca nie wiedział, co bierze i przy okazji ocalił bardzo niezwykły i ważny dla naszej historii archiwum, które znajduje się w Tbilisi, w gruzińskim państwowym archiwum do dnia dzisiejszego. Opowiadamy sobie o różnych poszczególnych losach, bardzo ciekawych. Można powiedzieć, że gdyby nie kontekst polityczny, to nadających się na opowieści przygodowe. Ale to, co jest ważne i to, co myślę, że też dla nas jest odkryciem, to te wzajemne wpływy naszych kultur w XIX wieku, jak chodzi o sposób obronienia się, obronienia pewnej spójności narodowej. Polska, której doświadczeniem jest to, że została podzielona między różne kraje i stara się w pewien wyobrażony sposób zachowywać
pamięć o wspólnocie historycznej, a w związku z tym narodowej, była wzorcem dla Gruzinów, którzy byli w bardzo podobnej sytuacji, bo ziemie dzisiejszej Gruzji wówczas podzielone były między Imperium Rosyjskie i Imperium Osmańskie i powstawało pytanie, co powinno być tym spoiwem po to, żeby nie dać się rozpuścić, unicestwić. I ten koncept właśnie historii zaczerpnięty został z Polski. Z polskiego przykładu, tak. I ojcowie założyciele gruzińskiego narodu, tacy właśnie jak Ilja Czawczawadze czy Akaki Cereteli, mieli tego pełną świadomość i czerpali z tej myśli narodowo-wyzwoleńczej Polski. Krążyły teksty, krążyły utwory literackie, bo przecież też mamy w gruzińskiej literaturze odpowiednik Farysa, czyli taki słynny wiersz Myrani właśnie to jest. Dokładnie w tej samej tonacji utrzymany i też chodzi tutaj o tego rumaka, na którym się pędzi ku wolności. I wszystko to myślę, że stanowi taką tkankę łączną, o której my może nie musimy do końca wiedzieć, ale ona nas spaja. To jest ta pamięć głębsza moim zdaniem i to się czuje. I to się czuje we wzajemnych relacjach, to jest takie bardzo organiczne, powiedziałabym, bo często zadajemy sobie pytanie, prawda? I są różne poziomy tej zależności, różne poziomy tej sympatii, fascynacji. I to jest jeden z nich. To jest moim zdaniem właśnie to poczucie wspólnoty, o którym mówisz, te treści, które przenikały między nami na przeróżnych poziomach, to tworzy, myślę, tą taką niewidoczną tkankę. Nie mam nic do dodania. Dobrze. Chcę znowu wrócić do tytułu naszego spotkania, do duszy Gruzji, żebyśmy próbowali ją, ona jest nieuchwytna, a jednak próbowali ją jakoś gdzieś dojrzeć. W czym waszym zdaniem dusza Gruzji się zapisuje, wyraża najlepiej? Najlepiej to się zapisuje w gruzińskim alfabecie oczywiście, który na pewno, jeżeli państwo widzieli, to, no to wiedzą państwo, że to jest jeden z bodajże 9 chyba istniejących. 17. Dobrze, też nieźle. Też nieźle, tak. Istniejących alfabetów na świecie, przepiękny, czyli wzoruje się go, wywodzi się go w ogóle z motywów winorośli, czyli te miękkie formy mają obrazować to, jak się rozwija tak winorośl. Tam nie ma żadnych kantów, wszystko jest takie piękne, obłe. Także alfabet, który jest takim właściwie nawet kodem genetycznym, można powiedzieć. W Batumi, jak państwo będą kiedyś, to jest taka wieża, która się nazywa, wieża widokowa, która się nazywa gruziński genotyp. Tak? Gruziński genotyp. Która jest właśnie taką konstrukcją, na której umieszczono cały gruziński alfabet. To wszystko wygląda jak taki model DNA. Pięknie. Przecież to jest trzeci już gruziński alfabet. Tak, to trzeba powiedzieć, że to nie jest dość, że Gruzini mają swój własny wyjątkowy alfabet, to mają trzy historycznie alfabety, więc tak jakby trochę dużo. System jest grecki, to znaczy sam wynalazek pisma przyszedł od Greków, od Fenicjan. Natomiast alfabet gruziński jest o tyle prosty, ja zachęcam, to naprawdę nie jest nic trudnego, jest o tyle prosty, ponieważ tak dokładnie się zapisuje, jak się czyta i na odwrót. Czyli wszystko jest fonetyczne, nie ma żadnych wtągów, zbitek, po prostu wszystko się czyta i zapisuje tak jak się mówi. I system jest taki, że jest tak jakby alfabet grecki, tak samo jak zresztą u nas, w tej samej formie, czyli ABCD i tak dalej, a na końcu są zostawione dźwięki i fonemy, które występują tylko i wyłącznie w gruzińskim języku, charakterystyczne dla tego języka.
czyli na przykład taka fonema, ja przepraszam panią tłumaczkę teraz, ch, na przykład, albo też są dwa rodzaje głoski, my mówimy k, tak, a w gruzińskim jest miękkie, czyli k, i twarde, czyli k, i tak dalej. Jest tych dźwięków kilka. Skoro mówimy w takim razie o alfabecie, to chcę cię zapytać o język gruziński, bo język to jest też sposób nazywania świata, widzenia świata, odczuwania świata. W gruzińskim jest jedno słowo na wioskę i na świat, tak. To samo, tak. Ale jest kilka słów na określenie życia i na określenie śmierci. Tak, dokładnie tak. I to słowo wioska, czyli sopeli, oznacza właśnie, tak jak powiedziałaś, również świat, co jest jakimś fantastycznym, w ogóle fantastyczną koncepcją filozoficzną. Globalna wioska w jednym słowie. Tak, bo jest to nasz świat, tak? Jakby jest to ten świat, w którym my jesteśmy, my go tworzymy. Co jest zresztą ciekawe, bo na przykład słowo morze, czyli zchwa, stało się źródłosłowem słowa granica, czyli sazhvari, czyli to oznacza, że dla Gruzinów, w odróżnieniu do Greków, morze było granicą. Oni nie lubili podróżować, to żegluga to niekoniecznie. Może z psychoanalitycznego punktu widzenia jest to marzenie o tym, żeby być wyspą i mieć sąsiadzku, porządek z kłopotliwymi sąsiadami. Tak, to byłoby cudowne mieć zamiast Rosji ocean na przykład. Tak, tak. Natomiast tak jak powiedziałeś, jest kilka słów na określenie życia, czyli takie życie fizyczne. I życie takie w sensie metafizycznym, czyli właśnie tam występuje wspomniane już słowo wioska i świat, a zbitek tych słów, czyli cuti sopeli, cuti to jest minuta i już wspomniana wioska, czyli nasze życie jest po prostu minutą w wiosce świata według tej koncepcji. Właściwie zawsze nam mawiano, że nie wiemy, że mówimy prozą, ale wydaje mi się, że jak Gruzini mówią, to wyłącznie poezją. Napisałaś zresztą razem z Lechem do tego numeru wspaniały tekst o gruzińskiej poezji. Wybraliście takie wiersze miejsca czy wiersze punkty zaczepienia po to, żebyśmy sobie mogli w ogóle wyobrazić, co w duszy gruzińskiej się kryje. Jest to poezja też trochę taka jak Cerata Pirozmaniego, to znaczy trochę słoneczna, trochę melancholijna, a za nią kryje się też bardzo trudne doświadczenie, przede wszystkim doświadczenie XX wieku. Jaki był ten klucz waszego komponowania tego zestawu? Kluczem w zasadzie była sama historia. Nie był trudny wybór tak naprawdę, ponieważ przez wszystkie te życiorysy poetów, którzy żyli i tworzyli na początku XX wieku, przewija się motyw czystek stalinowskich. Większość z nich straciła życie w tamtych czasach i te wątki się urywają. Niektórzy, tak jak właśnie na przykład dwie poetki, dwie kobiety, które tam figurują, przeżyły, ale na przykład jedna do końca życia pisała takie bardzo, powiedziałabym, właśnie takie czarnoceratowe wiersze, czyli z jednej strony stoickie, piękne, bardzo wyważone, ale podszyte taką ogromną nutą niepokoju, czyli wszystkim tym całym doświadczeniem, które dotknęło jej pokolenie. Druga natomiast, wielka muza lat 20. i 30. gruzińska, która jest dopiero teraz odkrywana tak naprawdę przez samych Gruzinów, czyli Elenę Bakradze Dariani, właściwie schowała się za plecami swoich kolegów po piórze, a może wielbicieli, nawet bardziej.
I tak już pozostało, więc no nawet nie wiedziano, że to ona tworzyła te przepiękne erotyki, zresztą fantastyczne. I dopiero teraz jakby odkrywamy całe to bogactwo, które tam zostało zasypane, no dosłownie ziemią nagrobną. To zresztą powoduje w przypadku Eleny Bakradze duży problem z określeniem kanonu jej twórczości, dlatego że nie, no jednak to są głębokie badania wciąż potrzebne, żeby określić autorstwo, na przykład autorstwo i zdarzają się tak. Antologie, które wywołują później spory, że to jednak nie był jej wiersz i tak dalej, więc to jest wszystko bardzo wciąż głęboko zakopane. Ona sama się o to postarała, bardzo tajemnicza postać w ogóle, niezwykła poetka, muza, która się schowała za plecami swoich kochanków i poetów, dla których była muzą. Proszę Państwa, taki jest ten numer, to jest numer odkryć. Właściwie za każdym tekstem dla nas kryje się jakieś odkrycie. Cieszę się bardzo z tego, że te wiersze są, ponieważ nie tylko zostały przez Was wybrane, ale przełożone po raz pierwszy na jakikolwiek język obcy, więc to jest rarytas i mam nadzieję jednocześnie inspiracja do tego, żeby coś większe tłumaczenia z tego powstawały. Myślę sobie, że my już mówimy długo, więc jeśli w Państwa głowach pojawiły się jakieś pytania, jakieś refleksje, to serdecznie zapraszam. Można się zgłaszać już teraz, ale można się też zgłosić za chwilę, jeżeli potrzeba troszeczkę więcej odwagi. Ewentualnie można do nas napisać w komentarzach na Facebooku, to jeśli pojawią się takie pytania, to ja je postaram się odczytać. A jeżeli pytań jeszcze teraz nie ma, to ja chciałem zapytać o miejsca w Gruzji, bo skupialiśmy się na miastach do tej pory. O miejsca w Gruzji, które waszym zdaniem są takimi miejscami, gdzie czuć esencję Gruzji, gdzie czuć duszę Gruzji, gdzie wam jest najlepiej? No na pewno takim miejscem jest Sfanetia. Nie mówię tego przypadkiem, dlatego że Sfanetia, bo w ogóle jakby góry, kult gór, to jest oczywiście coś absolutnie oczywistego, tak? W Gruzji. Natomiast Sfanetia jest też takim miejscem, które zachowało wiele skarbów materialnych i niematerialnych. Materialnych dlatego, że kiedy Gruzja była podbijana przez wszystkich, którzy akurat byli w okolicy, to z dolin, z tych niżej położonych terenów wywożono wszystkie skarby właśnie tam w góry. No i dzięki temu na przykład rody górali sfaneckich mają fantastyczne prywatne kolekcje, to znaczy po prostu takie rzeczy, które oni mają w domach, to mogłoby się poszczycić najlepsze muzeum. Zresztą muzeum w Mesti też jest fantastyczne. Właśnie kolekcja ikon wczesnochrześcijańskich, czy jakieś absolutnie fantastycznych rzeczy, które przetrwały tam właśnie dlatego, że to była enklawa wysokogórska i tam już te najazdy nie docierały. Także na pewno dla mnie Sfanetia. Ty, Lechu? No ja bym wszystkich zachęcał, biorąc pod uwagę, że zdaje się, że z Katowic jest bezpośredni samolot do Kutaisi, bym zachęcał do odwiedzania takiego kompleksu klasztornego Gelati. Jest to bardzo mistyczne, piękne miejsce. Bardzo ważne dla kultury europejskiej. Zostało ono założone przez króla Dawida Budowniczego, a jakby pierwszym rektorem tego uniwersytetu, gdyż to był tak naprawdę klasztor wyłączony ze struktury cerkiewnej, podległy bezpośrednio królowi, był Joanny Petrici, bardzo ciekawy filozof gruziński XI wieku, który mam nadzieję również kiedyś będzie w Polsce troszeczkę lepiej znany, neoplatonik o niezwykle ciekawym podejściu. I samo miejsce jest przepiękne, z widokiem na góry. I można sobie wejść do budynku dawnej akademii i to jest
naprawdę coś niezwykle magicznego, co ja bym Gelati polecał. No ale skoro mówimy o akademiach, to była też inna akademia w Poti, to może powiedz tak, też o tym. Tak, była w czasach antycznych, to jest taka mało znana rzecz poza granicami Gruzji, funkcjonowało coś, co się nazywa Akademią Kolchicką. Ona istniała na terenie dzisiejszego Poti, czyli starogreckiego Fazis. Do końca nie wiemy, w którym miejscu, ale musiała prezentować nie najgorszy poziom, dlatego że jednym z wykładowców był tam Bazyli, który był ojcem świętego Bazylego Wielkiego, a jednym z absolwentów tej akademii jest Temistokles, pomyliłem teraz, generalnie człowiek, który na polecenie cesarza rzymskiego rozpoczął rozbudowę Konstantynopola i był pierwszym, Temistos. I był pierwszym gubernatorem Konstantynopola, gdy on zostawał już jakby drugą równorzędną stolicą cesarstwa rzymskiego, więc historie są dosyć niesamowite i bardzo często pokręcone, ale tym bardziej warto głębiej spojrzeć troszeczkę na Gruzję. Myślę, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. Jak sami Gruzini się śmieją, oni są małym krajem, ale jakby ich wyprasować, to byliby jednym z większych, więc naprawdę w każdej dolinie kryje się jakaś niespodzianka. I tak jak jest 700 rodzajów winorośli, jeśli dobrze rozumiem, tak każda dolina czy każdy wzgórek kryje coś bardzo ciekawego i warto Gruzję samodzielnie eksplorować. I myślę, że najnowszy numer Heri to jest jakimś taką podpowiedzią, co warto zobaczyć, z kim warto się zapoznać. Myślę, że Tbilisi jest również takim miastem, na które zdecydowanie trzeba poświęcić troszeczkę więcej czasu, ze względu na to bogactwo kulturalne, jakie zawiera w sobie. Jest jedna taka ulica, teraz Kotę Abchazji się nazywa. Tak. Nie przy niej bezpośrednio, ale od 10 do 20 metrów od tej ulicy możemy znaleźć 3 synagogi, katedrę katolicką, kościół ormiański, 2 kościoły gruzińskie, meczet szyicki, sunnicki meczet i jeszcze tego świątynię, która się nazywa Ateszka, jest to dawna świątynia zoroastryjska, więc to świadczy o bogactwie kulturowym tego miasta. Jest taką właśnie, przypuszczam, ciekawostką, która może zachęcić do głębszego eksplorowania tego kraju. To jest tylko przedsmak tego, co będą Państwo mogli przeczytać już pod koniec roku w książce, którą przygotowuje Lech Kończak, a poświęconej właśnie Tbilisi, które jest kaukaską metropolią. To jest po prostu miasto. Tak, w językach kaukaskich na Tbilisi mówi się po prostu miasto, takie the city. Tak, w czeczeńskim na przykład Tbilisi się nazywa Kalak, a od gruzińskiego słowa Kalaki, które znaczy miasto. Więc jakby jest to stolica całego obszaru i to zobowiązuje. Wciąż najbogatsze i wciąż najciekawsze miasto. Drodzy Państwo, czy ktoś ma pytania, refleksje? Zachęcam. Bardzo proszę. Tylko poprosimy, żeby pan się wstrzymał, aż podamy mikrofon, żeby internauci również słyszeli. Dziękuję. Chciałem zapytać może takie dziwne pytanie. Kto jest Gruzinem w Gruzji? Skąd takie pytanie? Kiedyś, jak studiowałem w Moskwie, była tam ilościecie kinematografii i były poszczególne kinematografie narodowe. Oczywiście gruzińska była bogato wyeksponowana i była piękna makata jako plakat filmu Tengiza Abuładze Drzewo Życia. To był słynny film wtedy. I ja tak rozmawiałem z tą hostessą, że popularne jest kino gruzińskie w Polsce. Ona mi mówi, Tengiz Abuładze to nie Gruzin. Nie Gruzin. Więc stąd moje pytanie, kto jest Gruzinem w Gruzji? I taka anegdota o wkładzie kulturowym i cywilizacyjnym Gruzinów. Jak powstała Moskwa? Otóż Gruzini najpierw uruchomili restaurację Ragwi, potem dopiero budowano to domami i
powstała w ten sposób Polska. Dziękuję bardzo za tę anegdotę przede wszystkim, za pytanie, które oczywiście jest prowokacyjne, ale myślę, że no, w pewnym sensie pan również na nie odpowiedział, tak? Czyli Tengi Sabuladze, który zrobił również Pokutę, czyli film opowiadający o represjach stalinowskich. Oczywiście jest Gruzinem i oczywiście jest tym Gruzinem, który musiał się mierzyć z imperium. Jest wielkim twórcą, któremu niestety przyszło żyć w tamtych czasach i w tamtych okolicznościach i walczył z tym jak umiał. Więc drzewo życia, o którym pan wspomniał, zarówno drzewo życia, jak właśnie Pokuta, to są filmy głęboko antysowieckie, głęboko antyrosyjskie. No i tutaj jakby mamy odpowiedź na to pytanie, tak? Zdecydowanie. Na czworo, tak? O, myślę, że ona po prostu próbowała zawłaszczyć geniusza, co się bardzo często zdarzało oczywiście w tamtych czasach, podporządkować talent ludu podbitego pod imperium, tak obrazowo rzecz ujmując. Nie chodziło jej o to, że ona jest rosyjskim czy sowieckim, nie. Tylko, że właśnie, jak tu wymieniliście państwo Svanetów, Svanecję, tak, jako część Gruzji, to Svanetowie są Gruzinami, ale tak, swoistymi, no, jak, czym się jednak od reszty odróżniają całości Gruzinów. Do czego by to można było porównać w Polsce? Czy to są regionalizmy, czy jak, czym się różnią tradycją, narzeczem albo obyczajami? Są bardzo silne regionalizmy, bardzo silna tożsamość regionalna i oczywiście tak jak pan wspomniał, właśnie Svanowie są dosyć specyficzną grupą, czyli mają swój bardzo silny dialekt, ale są tożsami, to znaczy no mają absolutnie gruzińską tożsamość, nie podważają tej tożsamości gruzińskiej. Natomiast tak jak każdy, kto się w Gruzji urodził, jest skądś, czyli ma tą nitkę rodową, która jest bardzo silna i prowadzi do jakiegoś konkretnego miejsca na mapie, w którymś z regionów, to ten podział i ta tożsamość lokalna jest oczywiście bardzo silne i występują różnice, bo to jest naturalne zresztą ze względu na układ geograficzny, tak? Czyli niedostępność ze względu na wysokość albo na to, że nie wiem, zasypuje drogę na 4 miesiące w zimie i to oczywiście tworzy takie enklawy, tak? Ale tak samo zresztą jak Megrelowie, czy Tuszowie, czy każde inne z gruzińskich regionalnych ludów. Grup etnograficznych. Grupy, tak, tak. Ta kwestia niestety bardzo często była przez władze kolonialne rozgrywana na zasadzie divide et impera. Dlatego na przykład między innymi próbowano podzielić Gruzję na zachodnią i wschodnią. Była gubernia kutaiska, gubernia tyfliska. Jeszcze do 1956 roku była taka jakby subrepublika w ramach Gruzińskiej Socjalistycznej Sowieckiej Republiki. Ale ta tożsamość narodowa ogólnogruzińska jest bardzo silna. Przy równoczesnych właśnie bardzo dużych zróżnicowaniach regionalnych i Gruzini z tym nie mają problemu. Jak z zewnątrz ktoś to patrzy, to sobie myśli, że kraj się za chwilę, nie wiem, że tutaj jesteśmy na jakieś, czy czekają jakieś konflikty czy coś takiego. Nic takiego nie ma miejsca. Ta tożsamość gruzińska jest bardzo silna i ona nie przeszkadza tożsamości regionalnej po prostu. I o tym niech świadczą takie zdjęcia na przykład, jak oglądamy zdjęcia z czasów wojny bolszewicko-rosyjskiej w 21 roku, kiedy Tbilisi jest okrążone, a z całego kraju, z gór, w zbrojach praktycznie tak, wyglądających jak zbroje średniowieczne przybywają Pszawowie i Hefsurowie z mieczami bronić
bronić stolicy przed oblężeniem wojsk bolszewickich, więc jakby to jest tożsamość regionalna, tak jak w całej Europie, ale niestety bardzo często była ona próbowano ją wykorzystywać do jakiejś manipulacji politycznej. Na szczęście nikomu się przez te 200 ostatnich lat tego nie udało zrobić. Pani, widziałem, chciała skomentować albo zadać pytanie. Pytanko na razie nie. Po prostu chciała dodać coś, jeżeli ja prawidłowo zrozumiała pytanie pana. Kto jest lepszym Gruzinem, tak? I kto jest prawdziwym Gruzinem, a kto jest po prostu przyszywanym, tak by ja powiedziała. To nie ma takiego. Za swoje pokolenie mogę odpowiadać w taki sposób, że Gruzja na tyle jest już pomieszana różnymi narodowościami, które nie od lat, a od wieków mieszkają na tej ziemi i naprawdę czują siebie Gruzinami. Ja i moi przyjaciele na przykład, my mamy pomieszane u siebie krew rosyjską, polską, ukraińską, niemiecką, bo sporo było z zagranicy, przyjeżdżali i zostawali na terenach Gruzji. I kiedy nas pytają, na kim wy siebie czujecie? No, jak powiesz, jak jesteś po prostu wypiastowany w tej kulturze, na tej ziemi, który całym swoim i krwią, i miłością i duszą swoją przynależysz do tego państwa. No kim ty możesz się czuć? Genetycznie na przykład też te małe narodowości, oni jakby też odrębne, inne od siebie, różnią się i czasami bardzo różnią się, ale jak ich zapytasz Swana, zapytasz Megrela, zapytasz Gurica, kim jesteś? On ci powie, jestem Gruzinem. I to jest ciekawe, to, że będąc częścią tego państwa, ty nigdy nie jesteś samotny. Ty zawsze wiesz, że w zapleczu cały ten naród i małe narody stoją za tobą. I ty też do nich należysz. I to słynna taka wieloharmonijność gruzińskiego śpiewu chyba pochodzi. To jak te rzeki, które z różnych miejsc spływają się do tego Czarnego Morza, tak i te głosy różne, które tworzą tą muzykę i wielogłosowość gruzińską, to też tworzą taką magię po prostu. Kiedy człowiek zaczyna w siebie otwierać prawdziwego tego człowieka, personę, nie po prostu, że tak dyszę, chodzę, jem tam, coś tam robię. Nie, że ty jesteś coś nad tym jeszcze, coś, co należy Bogowi. Także no, to jest mój komentarz na razie. Dziękuję pani bardzo, bo właściwie podała pani definicję duszy gruzińskiej. Tutaj próbowaliśmy ją jakoś uchwycić, a pani w jednej krótkiej wypowiedzi. Ale jak to się pięknie składa, ja też chciałam pani podziękować. I dopełniła pani absolutnie metafory, okładki, dlatego że jak państwo się tutaj wpatrzą, to co tu jest, to wygląda jak takie żyły, może jakieś takie ryty, a co się okazuje, że pan, który robił tę okładkę, pan grafik, no zrobił nam tutaj zagadkę, którą właśnie pani rozwiązała przed chwilą. Bo co to jest? Układ rzek gruzińskich. Gruziński krwiobieg. Tak. Drodzy państwo, myślę, że nie ma lepszej puenty niż ta nasza teraz wymiana zdań na koniec, więc pozostaje nam tylko podziękować państwu za to, że zechcieli państwo przyjść do nas dzisiaj, nagrodzić naszych gości brawami i zabrać się za studiowanie Gruzji. Najlepszym zaproszeniem do studiowania Gruzji, mam nadzieję, jest ten numer Herito i jest ta książka Lecha Kończaka, Czarna Cerata Pirozmaniego, życiu twórczości gruzińskiego artysty. Magdalena Nowakowska, Lech Kończak, szanowni państwo, serdecznie dziękuję.
Bardzo proszę. Chyba pan Lech potwierdzi, że to jest jedna z najstarszych na Kaukazie. Oni wspierali nas w tych naszych pierwszych krokach. Pan Lech nawet był pierwszym naszym nauczycielem języka polskiego. Nie tylko języka, historii i kultury. Właśnie z jego własnych rąk moja córka okazała się studentką Krakowskiego Uniwersytetu i teraz już należy do ziemi polskiej. I mamy dwóch wnuczek, które są Polkami, ale mają gruzińskie imiona. Tamriko i Tinatin. Na cześć naszych królów. Ale jeszcze raz bardzo dziękuję, bardzo wam kłaniam się za tą miłość, za to oddanie, które poświęcacie na mojemu kraju. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.